Dzień dobry, moi drodzy. Ja nazywam się Pies Stefan i mam dla was niestety bardzo, bardzo smutne wiadomości. W ostatnim filmie Czoklet nakrzyczał na was, że dobiliście 12,5 tysiąca łapek w górę pod jego poprzednim filmem i powiedział, że nie chcecie wiedzieć, co się stanie, kiedy powtórzycie ten karygodny czyn. Niestety okazaliście ogromne okrucieństwo i z premedytacją dobiliście ponad 21 tysięcy łapek w górę. Niestety, chłop się załamał i więcej nie będzie prowadził tej serii. Niestety, moi drodzy, zniszczyliście psychicznie tego biednego Czokleta w czapce, który nagrywał Passport Out. No ale niestety, nie możemy tej serii tak nagle skończyć, więc przyszedłem ja w zastępstwo, czyli Czoklet z serii Zepsuta Mapa, więc mam nadzieję, że sobie poradzimy. Niestety poprzedni Czoklet miał jakieś problemy z tabletem graficznym chyba, ale na szczęście jestem bardzo obrotną wersją Czokleta, która poradziła sobie z tym problemem, więc moi drodzy, dzisiaj będziemy rysować na tablecie. Mam nadzieję, że się rozumiemy, że żadnych łapek w górę pod tym filmem. Jeśli dobijecie tyle samo łapek w górę, co pod poprzednim odcinkiem, to biedny chłopak się też załamie i będzie trzeba nowego Czokleta załatwiać, a tego byśmy nie chcieli, prawda? A my możemy kontynuować, myślę, bo słuchajcie, jesteśmy w zupełnie nowym naszym biurze, więc czas chyba coś narysować, prawda? I słyszałem. Mówiliście mi o tym bardzo, bardzo dużo razy, że teraz, skoro jesteśmy bardzo, bardzo sławnym artystą, to możemy w sumie rysować gówno. Możemy rysować kompletnie beznadziejne rzeczy, a one i tak będą się sprzedawały, więc zobaczmy, ok? Niech to będzie test. Niech to będzie test. Narysujmy... narysujmy... niebieskie tło. Dwie kropki. Czerwoną kreskę i węższą czerwoną kreskę. Czy to się sprzeda? Uwaga, moi drodzy. To jest nasze piękne dzieło sztuki, którym powinniśmy teraz rozbić bank. Legunwo. No bo to jest takie, wiecie, Legunwo to nie jest nic specjalnego i mam nadzieję, że sprzedamy to za grube miliony. Uwaga, panie koleżko, słuchaj, ja tu zrobiłem Legunwo. Chcesz może mieć Legunwo w domu? Wielka sztuka, podobnie jak inwestycje, wymagają rozwagi. Jest zbyt energiczny, dziwny. Wiecie co? Oni nie szanują sztuki na odwal. Oj, dobra, Frank, siedź cicho, namalowany w takim pośpiechu, nie znasz się na sztuce. Narysujmy coś, co jest prawdziwą sztuką. Benjamin, czy ty sobie żartujesz? Benjamin, czy chcesz mieć tą bagietkę gdzieś w innym miejscu zaraz? Proszę stąd iść i proszę nie przychodzić do mojego sławnego, drogiego biura, bo się wyraźnie nie znasz na sztuce, gościu, no. Co by tu... What the fuck? Czym ty jesteś? Co to ma być? Co to jest za duch? Wiecie co? Ja się boję, ja nie wiem. Musimy narysować coś, co będzie prawdziwą sztuką, żeby ten duch nas w nocy nie nawiedzał. Co jest prawdziwą sztuką? Albo kto jest prawdziwą sztuką? Ja chyba wiem, tylko żeby to narysować... Okej, słuchajcie, to wymaga ogromnych nakładów pracy. Nie powiem wam, co rysuję, ale rysuję coś cudownego. Rysuję coś niesamowitego, rysuję fenomen naszych czasów, naprawdę. Zaraz zobaczycie, zaraz wam pokażę. Patrzcie na to. Pyk. Pyk. O. To będzie cudowne. To będzie, słuchajcie, hit na miarę Muzeum Narodowego. Uwaga. Mam ręce. Chwila, czy ja nie miałem przypadkiem na tablecie rysować? Ja cały czas to myszką robię. Okej. Okay. O, muszą być uszy. Proszę bardzo. Okej, panie Void Walkerze, ja rozumiem, że pan jest wielkim znawcą sztuki. Pan poczeka, bo ja właśnie kończę mój najlepszy obraz na świecie, okej? Okay?
Okej, moi drodzy, jeśli jeszcze nie wiecie, kogo rysuję, to ja wam trochę podpowiem, okej? Ja wam troszeczkę podpowiem. O! I jeśli wiecie, kogo rysuję teraz, to możecie jak zwykle napisać w komentarzu dla tych, którzy jeszcze nie zgadli. A jeśli jeszcze nie zgadliście, to możecie zajrzeć do komentarzy i zobaczyć, kto to jest. Ja wam tylko powiem, że trzeba zrobić foto realistycznie. Musi być idealnie, tak jak ostatnio mój autoportret wyszedł tak super, to teraz musimy zrobić dokładnie to samo. Proszę bardzo, moi drodzy, mamy troszeczkę nadmiernie podekscytowanego Freeza, tak jak to on zwykle jest zawsze troszeczkę nadmiernie podekscytowany wszystkim dookoła, więc proszę bardzo, mamy troszeczkę, odrobinkę za bardzo podekscytowanego Freeza. Trzeba mu teraz tylko jeszcze narysować jakieś stopy, co? Skoro ma tą swoją kurtkę świecącą, to może... Nie wiem, jakie Freeze może mieć buty. Ale obstawiam, że skoro to Freeze, to prawdopodobnie Yeezy, więc proszę bardzo, musi być, hype musi być, prawda? Ciach! Mamy tutaj piękne Yeezy, można je jeszcze tutaj, nie wiem, jakieś tutaj pewnie wzorki mają, pyk pyk. Nie wiem, zróbmy mu jeszcze jakieś takie, nie wiem, rozdarcia na kolanach, żeby to było, wiecie, modne. O proszę. Tu możemy jakieś zrobić na tych jeansach jeszcze jakieś takie ślady, proszę bardzo. I nieodłączny element Freeza na każdej miniaturce. Każda postać na każdej miniaturce Freeza musi być podświetlana na jakiś kolor. Więc proszę bardzo. Proszę bardzo. Każda postać Freeza musi być podświetlona. Jeśli nie jest podświetlona, to nie jest postać z miniaturki Freeza, okej? Proszę bardzo. O! Wyszło dużo gorzej niż było. Dobra, to zrobię mu obrys, okej? Zrobię mu obrys, to będzie dużo prostsze. O, zobaczcie, elegancko, mamy Freeza z pięknym, czerwonym obrysem, takim jak powinien być. To wiecie co? Jeszcze brakuje jednej rzeczy, jednej jedynej rzeczy. Skoro to jest Freeze, to musi być też strzałka. O! I będzie strzałka, która będzie pokazywała, patrzcie, to jest Freeze. Okej, moi drodzy, mamy strzałkę, mamy Freeza, myślę, że to jest już gotowy obraz, możemy go tu sobie gdzieś postawić. I żeby został dobrze odebrany, jakby go tu nazwać? Kto kupi obraz, traci $1000. O! W takim razie czekamy. Kevin! Kevin wszedł, z buta wjechał 5800. Ale wiesz co, stary, ja bym poczekał na chwilę, bo ja myślę, że nasz kolega duch tutaj przyjdzie i rzuci jakąś dyszką albo coś. Zobaczycie. Kolega kosmita przyjdzie i rzuci dychą. A w międzyczasie, co by tutaj narysować? Narysujmy coś takiego słodkiego, takiego cute. Pikachu działał, więc musimy narysować coś słodkiego. Giorgio chce kupić nasz obraz. Stary, na razie nie. Na razie dziękuję. O właśnie, bo przyszedł pan duch i pan duch kupi. A może pan duch kupi? Pan duch chyba nie jest zbytnio zainteresowany kupowaniem obrazów, więc może sprzedamy ten obraz Giorgiowi. Dobra, ale musimy narysować coś słodkiego i słuchajcie, ja mam bardzo dobry pomysł na narysowanie czegoś słodkiego. Narysujemy Baby Jodę, słuchajcie. Narysujemy Baby Jodę, mam nadzieję, że mi to jakkolwiek wyjdzie. Baby Joda była w takim płaszczu, raczej był, czy była. Nie wiem, nie oglądałem Mandaloriana, więc nie wiem, jakiej płci jest Baby Yoda. Ale musimy narysować na pewno płaszcz. A raczej jakieś takie zawiniątko. No powiedzmy, że ono jest tutaj takie pognieciona.
o... Powiedzmy, że... Nie wiem, jakoś tam jest owinięte. I musimy teraz o ten fragment, jako że nie mamy... Słuchajcie, to jest trik stulecia, to jest taktyka 200 IQ. Jeśli nie mamy koloru, który jest pomiędzy tym a tym, więc po prostu zróbmy taki kolor. O. Proszę bardzo. O, i już mamy kolor pomiędzy. Fredrik, 5300. Więcej? 5200, gościu, spadaj mi tutaj stąd. To jest zbyt drogi obraz. Freeza się tak po prostu nie sprzedaje, okej? Okay? Benjamin, serio, ja ci zaraz tą bagietkę w dupę wsadzę. Wyjdź stąd! Idź! Nie sprzedam ci za $300 mojego pięknego obrazu. Proszę stąd wyjść i sobie w ogóle nie chodzić po moim, nie brudzić swoją biedą mojego pięknego studia. Dziękuję bardzo. No, okej, okay, poczekajcie. Benjamin chce kupić za 14. No dobra, bierz to. A Kevin? 6300. Dobra, Kevin? Bierz. Sprzedaję ci, oddaję ci, proszę bardzo, możesz sobie kupić, a my w międzyczasie, słuchajcie, musimy jakoś tego Baby Jodę narysować, ale mi coś nie wychodzi. Dobra, powiedzmy, że mamy ubranko Baby Jody, teraz trzeba go jakoś tutaj ładnie namalować. Na pewno głowa, o, i takie bardzo, bardzo, bardzo długie... Spiczaste uszy. To teraz zamalowujemy. Jejku, jak 100 razy prościej jest zamalowywać powierzchnię na tablecie niż na myszce. Naprawdę jest 100 razy lepiej. Dobra, ale nasz Baby Yoda musi mieć różne cienie, więc ja bym mu... Chociaż nie, ma te środki uszu takie różowe bardziej, prawda? O, takie miał. Tak mi się wydaje. A jak nie miał, to zaraz zrobimy przejście. Trochę robię z pamięci, więc mogę... Może mi nie wyjść. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Proszę bardzo. O, coś takiego mniej więcej mi chodziło. To co? Teraz robimy oczy. Oczy pewnie wielki, okrągły. Chociaż nie, one takie bardziej... O, coś w tym rodzaju, takie bardziej ufolutkowe. Spoko, oczywiście odblaski w oczach muszą być. O, tu jeszcze można zrobić takie odblaski, pyk, pyk. O, mamy świecące oczy, to teraz nos. Mamy nos i usta. O, słuchajcie, perfekcyjny Baby Yoda, proszę bardzo. Doskonały, doskonały. Teraz tylko trzeba go jakoś ładnie wycieniować. Zamalować ładnie tło i myślę, że idzie pod młotek. Proszę bardzo. Czy taki Baby Yoda wystarczy? Myślę, że wystarczy. Myślę, że spoko, więc uwaga, uwaga. Klikamy, proszę się przesunąć, właśnie, wchodzi mi pan w drogę. Le Baby Yoda. Le Baby Yoda. W takim razie, oto nasz obraz Baby Yody i czekamy na kupca. Czy ty już tutaj chcesz mi kupić? Ogólnie słaby wybór kolorów, Giorgio. Człowiek skacze na trampolinie, nie uwierzysz, co wydarzy się dalej. Słuchajcie, to jest chyba nasz kupiec obrazu Freeza. Kupił obraz Freeza i nagle postanowił, że będzie skakał na trampolinie i robił clickbaitowe tytuły gazet. To jest to. Kolory są po prostu z... Nikt nie docenia Baby Yody! No nie, 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 gościu, nawet nie odwracaj się, nie... O! Benjaminowi, zobaczcie, chyba się troszeczkę polepszył status materialny, bo 280 to oferuje, ale nie, gościu. Nie, ten obraz pójdzie za 5 koła. Pójdzie za 5 koła, prawda? Ile w ogóle mamy pieniędzy jako artysta? Mamy 9800, myślę, że nam spokojnie starczy.
jeśli nawet ten obraz się nie sprzeda, ale ja bym wolał, żeby jednak, żebyśmy jednak osiągnęli jakiś sukces. Nie wiem, ja nie rozumiem, czego oni nie lubią w Baby Yodzie, przecież to jest słodkie stworzonko. Duch, duchu proszę, duchu zrób coś, duchu kup. Duchu kup, błagam, czemu nie kupujesz? Czemu mi to robisz? No nic, moi drodzy, nikt nie docenia pracy prawdziwego artysty, więc muszę się z wami pożegnać. No cóż, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że nie strzeliliście łapki w górę pod tym filmem. I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do kolejnego odcinka. Do zobaczenia i cześć!